Szanowni Państwo, od wręczenia pierwszych nagród Polskiej Rady Biznesu minęło już 10 lat. W tym czasie przyznaliśmy 27 nagród w trzech głównych kategoriach. Za sukces, za wizję i innowacje oraz za działalność społeczną. I 7 nagród specjalnych. 10 lat temu razem z Aldoną Wejher przedstawiliśmy pomysł tworzenia Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Rozmawialiśmy wtedy o tym, że ma ona trafiać do ludzi z pasją. Być inspiracją dla tych, którzy chcą zmieniać świat. Wtedy w 2012 roku w kategorii Wizja Innowacje nagroda ta trafiła do Adama Kicińskiego, współtwórcy CD Projekt Red. Nagroda za działalność społeczną uwiarygadnia wrażliwość przedsiębiorców na występujące problemy. Mając to na uwadze, tylko w tej jednej kategorii przyznajemy zwycięzcy gratyfikację finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Nasza nagroda ewoluuje. Stworzyliśmy nagrodę specjalną. Nagrodę, którą wręczamy ludziom cieszącym się autorytetem, a działającym na różnych polach życia codziennego. A teraz zapraszam Państwa na spotkanie z finalistami i laureatami 10. jubileuszowej edycji. Dobry wieczór. W niezwykłych czasach, w trochę innym, ale na szczęście wracającym już powoli do normalności świecie, rozpoczynamy 10. jubileuszową galę Nagród Polskiej Rady Biznesu. Nagrody stworzonej, by wskazywać i wyróżniać ludzi wyjątkowych, przedsiębiorców, którzy spełniają swoje marzenia i zmieniają też nasze życie. A takim czasem był niewątpliwie miniony rok. Nasza rzeczywistość zmieniła się o 180 stopni, a każdy dzień był nowym wyzwaniem pełnym niepewności. Tym bardziej cieszymy się, że już za chwilę nagrodzimy tych, którzy bez względu na wszystko nadal mieli wizję, wierzyli w swoje pomysły, osiągali sukcesy, bądź też z sukcesem motywowali do działania miliony Polaków. Już za chwilę poznamy laureatów w trzech kategoriach. Wizje i innowacje. Sukces. I działalność. Społeczna. Czas na pierwszą kategorię i pierwszych nominowanych. Zaczynamy. Wszyscy wiemy, jak trudny może być powrót do normalności po wypadku, udarze czy długim pobycie w szpitalu. Kluczowa jest rehabilitacja. Do tej pory wierzyliśmy, że jej skuteczność zależy tylko od człowieka i nic go nie zastąpi. On udowodnił, że może być jednak lepiej. Człowiek, za którym stoi innowacja. Miał wizję rozpisaną na kartce papieru, żadnego doświadczenia biznesowego, ale był przekonujący. Tak inwestorzy wspominają naszego pierwszego nominowanego, Michała Mikulskiego. Przygoda założyciela Exotechu zaczęła się od Ironmana. Był wtedy młodym i nagradzanym studentem automatyki. Po obejrzeniu filmu zaczął drugie studia, inżynierię biomedyczną. Wkrótce zaczął tworzyć pierwsze egzoszkielety, bioniczne urządzenia do rehabilitacji. Nasz bohater jednak szybko zauważył, że większy potencjał mają roboty rehabilitacyjne. Michale, to jak to się wszystko zaczęło? Od początku Exotechu nasze urządzenia miały być dostępne dla osób najbardziej potrzebujących. Dla osób po udarach, po urazach rdzenia kręgowego, z chorobami neurodegeneracyjnymi. Tak powstał nasz robot rehabilitacyjny Luna EMG. Luna EMG to robotyczne ramię, które wspomaga fizjoterapeutów w efektywnej rehabilitacji. To super nowoczesne urządzenie, które posiada nawet gry dla pacjenta rehabilitowanego. Wynalazek Mikulskiego szybko spotkał się z uznaniem branży. A samego twórcę wyróżniły najbardziej prestiżowe światowe magazyny. Ta historia dopiero się rozpędza. A każdy gest Luny to krok do przodu na drodze do nowoczesnej medycyny. No idziemy dalej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rozmachu wizji naszych nominowanych, bo skala tego projektu jest niezwykła. Najpierw w niebo poleciały drony, potem powstały ogromne farmy wiatrowe na Bałtyku, a konkurencja została daleko w tyle. Żeby dokonywać zmian w rzeczywistości, trzeba mieć do tego nie lada energię i nie można jej odmówić Mariuszowi Targowskiemu. Jest w branży budownictwa elektroenergetycznego od 2004 roku. Kilka lat później współtworzył Enprom. Spółkę, która w zaledwie 10 lat zajęła znaczącą pozycję na światowym rynku energetycznym. Enprom to ponad 300 specjalistów i 7 biur w Polsce i za granicą i niezliczona liczba innowacyjnych projektów. Dziś jednak chcą dostarczyć energię w najtrudniejsze regiony Polski. Mariuszu, przybliżysz nam swój projekt? Innowacyjność to dla nas przede wszystkim pomysłowość. Jak wiem, budownictwo to nie jest jakiś romantyczny biznes. To krew, to pot, to błoto. Jeżeli chcemy przez nie przejść suchą stopą, musimy być kreatywni. Kluczem to jest zaufanie i przestrzeń, jaką dajemy naszym ludziom. Inwestujemy w ich pomysły, przekazujemy odpowiedzialność. To jest tak naprawdę fundament Enpromu.
Projekt zakłada 10 lat darmowego internetu dla każdej szkoły. A potem podłączenie do sieci wszystkich mieszkańców danej okolicy. W dzisiejszych czasach łącze internetowe to nie jest już tylko kwestia wygody, to możliwość kontaktu ze światem. Enpron dba o to, by nikt nie został pominięty. Z tą energią możemy być pewni, że mu się uda. Miniony rok wiele nas nauczył. Sprawił, że doceniliśmy, jak ważne są dla nas małe rzeczy, które budują nasz świat. Wszyscy zatęskniliśmy nie tylko za kawą wypitą przy stoliku w kawiarni, ale też za wizytami u fryzjera czy u kosmetyczki. Co ciekawe, nasz kolejny bohater, Stefan Batory, zdaje się przewidział bieg tych wydarzeń. To dzięki niemu i jego innowacji tysiące salonów na całym świecie są dziś na wyciągnięcie ręki do telefonu. Urodził się w niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Co oczywiście nie przeszkodziło mu, by już w młodym wieku wyjechać na stypendium do USA. Dawał tam sobie doskonale radę zarówno w nauce, jak i w sporcie, ale łatwo to on nie miał. Był chłopakiem z Polski w szkole w Idaho i to dało mu niezłą szkołę życia. Po powrocie do Polski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, a potem założył pierwszą firmę. Dziś najbardziej znany jest Booksy. Stefanie, to opowiedz nam, jak właściwie działa ta aplikacja. Booksy to prosta aplikacja do umawiania wizyt w salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Dzisiaj działamy na ponad 80 rynkach na całym świecie, bo okazało się, że dodanie wirtualnej recepcji jest strzałem w dziesiątkę. Booksy nie tylko sąsiaduje z największymi firmami na świecie, ale pracują tam też osoby z doświadczeniem na przykład w eBayu. Stefan Batory ma już na swoim koncie ogromne sukcesy, a w kolejnych latach planuje wejść na nowojorską giełdę. Można powiedzieć, że jest mistrzem w innowacyjnym pokonywaniu trudności. Niewątpliwie jeszcze nie raz usłyszymy o jego kolejnych pomysłach. A o pierwszych rozstrzygnięciach tego wieczoru w kategorii Wizy i Innowacje pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu opowie nam członkini kapituły prezes Rady Nadzorczej Adamedu i wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, doktor nauk medycznych, pani Małgorzata Adamkiewicz. Zobaczymy, jak na werdyki nagrodę zareaguje zwycięzca. Nasz tegoroczny laureat wdraża innowacyjne technologiczne rozwiązania, aby pomagać ludziom doświadczonym przez chorobę. Dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek doceniamy wartość ludzkiego życia i zdrowia i dlatego nagroda ta nabiera szczególnego znaczenia. Nagrodę w kategorii Wizja i Innowacja otrzymuje dr Michał Mikulski. Dziękuję serdecznie za to wspaniałe wyróżnienie w imieniu własnym i całego zespołu Egzotechu. Dziękuję kapitule konkursu i Polskiej Radzie Biznesu. Dziękuję pacjentom i fizjoterapeutom i całej służbie zdrowia, która zaufała nam, byśmy mogli pomóc jak największej ilości osób na świecie. Dziękuję. Poznaliśmy zwycięzcę pierwszej kategorii, a u nas, jak w każdym dobrze prowadzonym biznesie, po sprawdzonej wizji i innowacji przychodzi pora na sukces. Trzy różne branże, trzy różne pomysły, trzech nominowanych, ale jest coś, co ich łączy. Sukces. Według pierwszego z nominowanych przepis na sukces jest prosty. Po pierwsze, nie dzielić życia na zawodowe i prywatne, bo praca powinna być pasją. Po drugie, w biznesie należy zajmować się wyłącznie rzeczami pożytecznymi i użytecznymi dla całej ludzkości. I mamy rok 2020, w którym takie słowa jak ochrona, higiena czy bezpieczeństwo nabrały szczególnego znaczenia. A on zgodnie ze swoją ideą potrafił ubrać te słowa w konkretne rozwiązania dla każdego z nas. Wiesław Żyznowski razem z bratem Piotrem założyli Mercator w 1989 roku. Początkowo była to mała firma poligraficzna. Wkrótce Wiesław przejął część biznesu, Mercator Medical, zajmujący się głównie produkcją rękawiczek nitrylowych. Zanim jednak Mercator odniósł ogromny sukces, Wiesław odszedł na 9-letni urlop. Wiesławie, przybliżysz nam tę historię? Po kilku latach od przejęcia Mercatora Medicala wziąłem sobie urlop 9-letni na studia filozoficzne i zrobienie doktoratu, ale w czasie tych studiów namówiłem zarząd w 2006 roku do tego, żeby kupili fabrykę rękawic w Tajlandii. W 2010 roku wróciłem do zarządzania. W kolejnych latach firma umacniała swoją pozycję na wielu rynkach.
W 2019 roku akcje Mercatora były warte 55 milionów złotych. Dziś wartość rynkowa firmy to 2 miliardy 600 milionów złotych. A ten sukces przełożył się na chęć pomocy. Mercator przekazał blisko 1 600 tysięcy rękawic diagnostycznych i ponad 50 tysięcy maseczek potrzebującym instytucjom. Ochrona i pomoc jest wpisana w fundamenty Mercatora, a firma nieustannie wyprzedza swoje czasy. No to nasz kolejny nominowany. Zaczynał od małego biura w Bydgoszczy, wynajmowanego na spółkę, w którym pracował przez 7 dni w tygodniu. Kilka razy stawał na krawędzi, ale zawsze ktoś mu pomógł. Pierwsze wsparcie w biznesie rodzina i mama. Pierwsi wspólnicy, bliscy przyjaciele. Historia Dariusza Topolewskiego, twórcy Oponeo.pl, zaczyna się w 1999 roku. To wtedy z kolegami założył CityNet Media. Wkrótce, gdy dostrzegł potęgę internetu, kupił kilkadziesiąt domen. Na pomysł stworzenia Oponeo wpadli, obserwując ruch na zakupionych domenach. Największy był na stronie opony.com.pl. Posłuchali ludzi. Dziś serwis znany jest pod nazwą Oponeo. To największy portal dla miłośników, ale i użytkowników motoryzacji. Strona od samego początku oferowała nie tylko sklep internetowy, ale też forum czy możliwości oceniania produktów. Dziś to standard. Wtedy to naprawdę była innowacja, która stworzyła potęgę Oponeo. W 2016 roku Oponeo odnotowało na giełdzie imponujący wzrost o 72%. I dalej pięło się w górę. Dziś Oponeo to nie tylko spółka, ale i sponsor tytularny grupy kolarskiej i wyścigów Rallycross. Setki tysięcy zarejestrowanych użytkowników potwierdzają tylko ten sukces. I trzecia nominacja w tej kategorii. Zaczynali w czasach, kiedy nie było przedsiębiorców, tylko rzemieślnicy i nie mówiło się o biznesie, a robiło się interesy. Po roku przygotowań zainwestowali wszystkie swoje oszczędności i założyli firmę. Jak o sobie mówią, są przedstawicielami pokolenia, które ufa swojej intuicji, robią tak, jak im się wydaje i jakoś to idzie. Oto duet idealny, który to jakoś zamienił na jakość. Przed państwem Irena Eris i Henryk Orfinger. Historia tego imperium kosmetycznego zaczyna się jeszcze w latach 80. To wtedy Irena Eris, doktor farmacji, zdecydowała się na założenie własnej firmy. I wprowadzenie na polski rynek pierwszych kremów do różnych rodzajów skóry. To była rewolucja. Ireno, Henryku, jak to się zaczęło? Od zawsze wierzyliśmy, że polskie kobiety zasługują na prawdziwy luksus. I nikt nam nie wmówił, że jest inaczej. Od początku naszej działalności kluczowe były dwie kwestie, najważniejsze właściwie. To wizerunek marki i jakość bardzo szeroko rozumiana tego, co robimy. I pomimo wielu trudności, jakie napotykaliśmy przez 37 lat naszej działalności, cele pozostały niezmienne i konsekwentnie realizujemy. Dziś Irena Eris to ogromnie popularne serie kosmetyków i wyjątkowe hotele spa oraz unikalne centrum naukowo-badawcze, które pozwala osiągnąć marce najwyższą jakość produktów. Firma zdobyła niezliczone nagrody i uznanie kobiet na całym świecie, a obecnie pracuje nad zrównoważeniem i ograniczeniem wpływu na nasze środowisko. Bo jakość to także dbałość o naszą wspólną planetę. Każdego roku nagroda imienia doktora Jana Kulczyka przyznawana jest za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek. Niewątpliwie każdy z nominowanych spełnia te wymagania, a zwycięzcę w kategorii sukces ogłosi członkini kapituły, właścicielka Pol Energii, prezeska Kulczyk Foundation, pani Dominika Kulczyk. Jaki jest przepis na sukces? Po pierwsze, ogromna wiara w to, że w życiu wszystko jest możliwe. Po drugie, ciężka praca, dbałość o szczegóły. Po trzecie, czułość i empatia, która pomaga w budowaniu zespołu, który wierzy w swojego lidera i jego ideę. Szanowni panowie, wszystkie te cechy to raczej domena kobiet. Ale jest tu i rola dla mężczyzny, który jeśli wierzy w swoją kobietę, jeśli jest przy niej na dobre i na złe, jeśli jest opoką, wsparciem, to taki mariaż potrafi zdziałać cuda. Właśnie taki był przepis na sukces laureatów tegorocznej nagrody Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Kulczyka. Panie i panowie, tymi laureatami są dr Irena Eris i Henryk Orfinger, twórcy marki Irena Eris. O, wspaniale, wspaniale. Cieszymy się bardzo. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali w osiągnięciu tego sukcesu. Jest to wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila i naprawdę wielkie podziękowanie dla całej załogi, dla wszystkich, dla jurorów, dla wszystkich, którzy w nas uwierzyli i nas docenili. I bądźcie dalej z nami. Dziękujemy ślicznie.
W ten oto sposób poznaliśmy zwycięzców w kategorii sukces. Gratulujemy. I przechodzimy do kolejnej kategorii, w której nagrodzimy niezwykłych bohaterów, ludzi, dla których działalność na rzecz drugiego człowieka jest największą motywacją. Można nie wierzyć w magię liczb, ale jeśli ktoś urodził się w latach 80., to słowo wolność i wolność słowa po prostu z miejsca wpisują się w jego życie. A niezwykłe w tej historii jest też to, że nominowana w tej kategorii umiała sprawić, że to nie jakaś wielka, gigantyczna hollywoodzka superprodukcja wywołała takie emocje, a Adam Mickiewicz. Tekst sprzed niemal 200 lat okazał się tak genialnym odniesieniem do tego, czym żyjemy teraz. To był też największy artystyczny happening w historii warszawskiego Żoliborza. Jako ilustratorka i graficzka pierwsze wyróżnienia zaczęła zdobywać już na studiach. Dziś współpracuje z wydawnictwem Dwie Siostry, a na swoim koncie ma wiele projektów, które zdobywają nagrody w prestiżowych międzynarodowych konkursach. To zaś, o czym chcemy dzisiaj opowiedzieć, też ma swój początek w ilustracji. Aleksandro, opowiesz nam, jak to się wszystko zaczęło? Od dinozaurów. Rysowaliśmy z sąsiadami przed domem na chodniku dinozaury. Wszyscy dostaliśmy mandaty. I wtedy pomyślałam, że skoro już mam ten mandat, to teraz muszę jakoś na niego zasłużyć. No właśnie, pomysł był prosty. W przeddzień Dnia Zmarłych dziady w oknach szklanego domu na ulicy Mickiewicza. Aleksandra napisała post na Facebooku, a reszta potoczyła się błyskawicznie. Ruszyła cała sieć kontaktów. Wkrótce dołączyły największe nazwiska polskiej sceny. Natalia Przybysz, Aga Zarian, Maria Sadowska, Michał Szpak, Krzysztof Zalecki. I to wszystko w 3 dni. Wydarzenie zapoczątkowało kolejne. Manifestę o prawach kobiet. Pokój na Mickiewicza z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. I ostatnio Królową Śniegu. Jak wiele wskazuje, to dopiero pierwszy rozdział tej historii. I kolejny nominowany. Jak uczy nas historia, celem każdej władzy może być po prostu władza. Dlatego tak ważne jest, by patrzeć jej na ręce, rozliczać, a nawet być jej, może nawet jedynym sumieniem. Nasz kolejny nominowany postawił sobie trudne zadanie. Cały swój projekt medialny oparł na prawdzie, z którą, jak wiadomo, nie wszystkim jest po drodze. Oto założyciel portalu oko.press Piotr Pacewicz. Z wykształcenia psycholog, z zawodu dziennikarz i publicysta, już w latach 80. był związany z opozycją demokratyczną. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu na początku lat 90., współtworzył Gazetę Wyborczą. Przez kolejne lata dał się poznać jako doskonały dziennikarz, ale i inicjator wielu akcji społecznych, jak na przykład Rodzić po ludzku. I ta umiejętność inicjowania projektów, które odpowiedzą na problemy, stała się jego domeną. Dziś ta domena nosi nazwę OkoPress. Piotrze, opowiedz nam o początkach tego portalu. OkoPress jest próbą dziennikarstwa nowego typu. Przy pomocy tego najlepszego, co daje sieć, staramy się bronić zagrożonej w Polsce demokracji, godności ludzkiej, praw kobiet czy LGBT. Tworzymy wnikliwe analizy i śledztwa dziennikarskie, ale jesteśmy też taką żywą kroniką obywatelskiego oporu. Często słyszę, że dajemy nadzieję. Zaledwie 4 lata od założenia serwis ma 5 milionów unikalnych użytkowników. I blisko 13 milionów odsłon. A kolejne materiały publikowane przez portal zdobywają nagrody doceniające najwyższej jakości dziennikarstwo. A co najważniejsze, serwis jest w 90% finansowany przez czytelników. OkoPress nie tylko komentuje rzeczywistość, ale przede wszystkim znacząco na nią wpływa. Wzrost, charyzmę, odwagę odziedziczyła po tacie, góralu z Podkarpacia, empatię dla potrzebujących po mamie. Tak rodzi się bohaterka na miarę naszych czasów. Żywy przykład na to, że warto robić coś dla innych i zabierać głos w ważnych sprawach. W tydzień zmobilizowała niemal całą Polskę. Czarna parasolka stała się symbolem i bronią w walce o to, żeby było lepiej. Przed państwem Marta Lempart. Z wykształcenia jest prawniczką. Zanim usłyszała o niej, cała Polska przez lata działała na rzecz osób niepełnosprawnych. Współtworzyła ustawę o języku migowym i inne przepisy, które dostosowały polskie prawo do konwencji ONZ i przepisów Unii. Gdy w 2016 roku do Sejmu wpłynął projekt zaostrzający prawo aborcyjne, Lempart wezwała Polki do strajku. Marto, opowiesz nam, jak to było? Tą pierwszą strajk kobiet w Islandii w 1975 roku.
tą drugą i nieustanną pragnienie równych praw. To jest coś, do czego Polek naprawdę nie trzeba namawiać. Potwierdzają to liczby. Czarny poniedziałek odbył się w 147 miastach w Polsce. I zwrócił uwagę mediów na całym świecie. Wkrótce po tym ogólnopolski strajk kobiet stał się formalną organizacją. Z siedzibą na Wiejskiej. Lempart jako jedna z liderek ruchu jeszcze nie raz wyciągnęła Polki i Polaków na ulicę. Strajk kobiet to dziś ruch międzynarodowy, który walczy nie tylko o kwestie równości kobiet, ale i o prawa osób LGBT+, czy osób z niepełnosprawnościami. O demokratyczne, świeckie państwo. I chyba jednego możemy być pewni, jeszcze nie raz usłyszymy to nazwisko. I kolejny nominowany. Działalność społeczna ma wymiar czysto ludzki. Wdzięczności udzielonej pomocy teoretycznie nie da się zmierzyć, ale za naszą skromną, wydawałoby się, bohaterką stoją niezbite fakty i naprawdę imponujące liczby. Jej fundacja przez 27 lat działalności pomogła ponad 100 tysiącom kobiet i dzieci. Tylko w minionym roku udzieliła 13 tysięcy konsultacji psychologicznych, prawnych, socjalnych i rodzicielskich. Czasem jeden telefon może odmienić życie, czego najlepszym dowodem jest działalność Urszuli Nowakowskiej i prowadzonego przez nią Centrum Praw Kobiet. Historia tej organizacji sięga lat 90. To wtedy Urszula, ambitna prawniczka i feministka, wyjechała na staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych. W Stanach był to czas prezydentury Clintona, a w Polsce prac nad zmianą konstytucji. Urszulo, jak wiemy, to właśnie na staży powstała wizja Centrum Praw Kobiet. To prawda, powstała wizja, ale nie tylko. Powstał również konkretny projekt, którego celem były działania edukacyjne, ale również te związane ze zmianami w prawie. Szybko jednak okazało się, że kobiety oczekują od nas czegoś więcej. Oczekują od nas konkretnej pomocy, przede wszystkim prawnej. Dziś to największa organizacja w Polsce, która zapewnia pomoc prawną i psychologiczną osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji. Przez lata pomogła tysiącom ludzi. Współpracowała z organizacjami kultury, zakładami karnymi czy szkołami wyższymi. Ale przede wszystkim dążyła do zmian w prawie i tym samym zmian w przestrzeni społecznej, w języku i świadomości. I choć organizacja utrzymuje się z dotacji i darowizn, w tej walce nie ma mowy o poddaniu się. Urszula, jak sama mówi, czuje się winna, gdy nic nie robi, choć przez ostatnie 27 lat zdecydowanie nie miała czasu na nic. Ta wyjątkowa nagroda imienia Andrzeja Czerneckiego od lat trafia w ręce wyjątkowych ludzi, którzy swoją działalnością niosą pomoc najbardziej potrzebującym. A tegorocznego laureata w kategorii działalność społeczna ogłosi członek kapituły i przewodniczący Rady Fundacji EFC dr Igor Czernecki. Nagroda imienia Andrzeja Czerneckiego za działalność społeczną wyróżnia organizacje zajmujące się tematem aktualnym i palącym. Wygląda to sygnał, że ta sprawa jest dla nas ważna. Szukamy też osoby wykraczającej poza środowisko, na rzecz którego bezpośrednio działa, oraz takiej, która udowodniła, że jest gotowa wytrwać w długim marszu. Takim długodystansowcem niewątpliwie jest prawniczka, feministka i założycielka Centrum Praw Kobiet, pani Urszula Nowakowska. Gratulujemy. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Jestem wzruszona i dumna z tak wspaniałej statuetki. Bardzo dziękuję całej kapitule. Dziękuję wszystkim moim koleżankom, które były ze mną przez te wszystkie lata. To jest nasz wspólny sukces. I tak oto poznaliśmy laureatów wszystkich trzech kategorii. Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale też nominowanym, bo każdy z nich swoją pracą, postawą, pomysłem na biznes jest żywą inspiracją dla kolejnych, dla nas wszystkich. Ale to nie koniec nagród na dziś. Czas na nagrodę specjalną imienia Jana Weicherta. Do tej pory to niezwykłe wyróżnienie przyznawane było za całokształt działalności lub wybitne osiągnięcia, które wywarły wielki wpływ na rozwój i polskiej gospodarki, i w ogóle naszego życia. W roku naznaczonym pandemią wybór mógł być tylko jeden. Czas docenić tych, którzy na długie miesiące zostawili rodziny, pracowali 24 godziny na dobę, płacąc za to często najwyższą cenę, ratując innych, ratując nas. Oddajmy głos członkini kapituły, żonie Jana Weicherta, pani Aldonie Weichert. W tym roku nagroda specjalna ma wyjątkowy, nadzwyczajny charakter. I choć nie ma ani słów, ani nagród, które mogą w pełni wyrazić naszą wdzięczność ludziom Polskiej Służby Zdrowia, warto skorzystać z każdej okazji, żeby to zrobić.
To Wam, wszystkim pracownikom Polskiej Służby Zdrowia, dedykujemy tegoroczną nagrodę specjalną i przekazujemy ją na ręce profesora Krzysztofa Simona, niezwykłego lekarza i człowieka, który w czasach pandemii stał się nieformalnym rzecznikiem polskiego środowiska medycznego. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Walka, heroizm. To nie jest walka i heroizm, to jest normalna praca odpowiednio wykształconego zespołu, którego część stoi za po mojej lewej i prawej stronie. I za tę nagrodę bardzo Państwu dziękujemy. Zobligowuje nas to do dalszej walki, dalszej pracy, aż do, mam nadzieję, chlubnego zwycięstwa. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. W ten oto sposób poznaliśmy laureatów 10. jubileuszowej edycji Nagród Polskiej Rady Biznesu. No i już teraz zapraszamy na kolejną, mamy nadzieję, w nowej, lepszej rzeczywistości, która znów wskaże nam nowych bohaterów, których z pewnością warto będzie nagrodzić. A my w tym trudnym roku docenimy jeszcze raz naszych wszystkich laureatów. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że są Państwo z nami. Dziękujemy. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wszystkim nominowanym, no i wszystkim, którzy wykonali niezwykłe rzeczy w tym niezwykłym, wyjątkowym czasie. Do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Od zawsze marzyliśmy, wiedzieliśmy. Dobra, jedziemy od początku. Czuję się zaszczycona i wyróżniona tak wspaniałą statuetką. Chyba mój telefon. Dwa zająknięcia miałem za to. Mogłbym to mieć prosto, to byłoby... Nie? Dziękujemy serdecznie.